Kochani, króciutko podsumujmy, co tu się dzisiaj stało. Nie byłem przy Was przy kamerze, przepraszam, ale dziękuję z całego serduszka Rafałowi. To on zrobił tu kawał niedźwiedziej roboty, zrobił dla Was zapis wspaniałego turnieju z Ostrich. Chcieliśmy Wam, kochani, powiedzieć, że to wielka dla nas radość i przyjemność tutaj być. Nochmal, Sean Danke, Sean Phil Dank, für Ostricer, from meine Mannschaft, ganze alles, das ist fünfte Mal, wir kommt nach Ostrich und nochmal vielen Dank. Bardzo dziękujemy, kochani, bez okolicznikach, bo mój niemiecki jest naprawdę kiepski, ale nie bardzo się tym przejmuję, potrafię się dogadać, co chcę powiedzieć, powiem, jestem rozumiany, rozumiem, co mówią, kochani, i to najważniejsze. Piłka nożna to jest wspaniały, cudowny sport, on, kochani, jakby obyczaje łagodzi, mimo wszystko, że na boisku oni walczą na takiej żyle. Słuchajcie, biała ekipa z Czech, okazuje się, że to wszystko 2-7. Boże, w tym Libercu czym wy ich karmicie, kochani? To są Czesi, wszyscy wyżsi od Gudka, słuchajcie. Natomiast powiem, kochani, że to dla mnie jest sytuacja nieprawdopodobna. 57 meczów ostatniego spotkania, zdaje się, dzisiejszego dnia. Ja chciałbym powiedzieć, że po jednym remisie, po kilku zwycięstwach, kochani, były mecze wymagające bardziej bądź mniej. Mieliśmy też kilka typowo relaksowych meczy, które, jak wiecie, nie lubię. To się u mnie nie zmieni, kochani. Nie kocham meczy 10-0. Jest mi przykro w stosunku do drużyn, które tyle przyjmują, kochani. Mam w zwyczaju zawsze iść do takiej drużyny, podziękować. No może nie przeprosić, bo nie jesteśmy w stanie zakazać strzelać bramek naszym chłopcom. Natomiast co jako trener, opiekun mogę zrobić? Może nie trener, nie lubię tego słowa, ja nie jestem trenerem. Kochani, nie chcę przypisywać sobie sukcesów wspaniałych, kochani, rodziny Kwiatkowskich, która bierze czynny udział w sportowym wychowaniu moich szabełków. Natomiast jako opiekun, kochani, co mogę robić? Mogę podnosić poprzeczkę, kazać grać na dwa kontakty, wyszukiwać nam turnieju z bardziej wymagających, z rocznikiem starszym, i to często przynie, kochani, dlatego że patrzcie, 1-1, piękny mecz na dużej żyle zagrała ekipa, kochani, Czech i Citał, remis 1-1. Tutaj dużo wyrównanych meczy, kochani, było. My zremisowaliśmy 2-2 z ekipą, kochani, z Libau, z Offenbach. Pozdrawiamy serdecznie, buziaki dla Was, fajna banda. Nielsen, Gruz. Pozdrawiamy serdecznie, już mamy zaproszenie na kolejny turniej do nich, do Libau. Myślę, że przyjedziemy, kochani. Danke, mecz z Wami był naprawdę czymś pięknym, wspaniałym. Zremisowaliśmy 2-2, to był mecz, w którym prowadziliśmy 2-0. Natomiast po tamtej, znaczy chłopcy za łatwo myśleli, że to przyszło. Odkryliśmy się, dostaliśmy dwa gongi i super, że na tym etapie zawodów, w pierwszym meczu, kochani, zaczęliśmy remisem, potem chłopcy się dziękuję pięknie. Świetnie gracie, kochani, naprawdę wspaniałe chłopaki. Natomiast ogromne zmęczenie. Dzisiaj nasze kaczki położyły. Danke schön, good Arbeit, meine Freund. Good, brawo, super. Ciężką pracę wykonali tutaj dzisiaj sędziowie. Także, no, kochani, po raz kolejny Ostrich świetnie się wywiązało. Oni tutaj od kilku dni grają. Tydzień temu grały roczniki młodsze. Grał rocznik 2.10, grał rocznik 2.8, grał rocznik 2.4 i 5. Dzisiaj jesteśmy, kochani, my z rocznikiem 2.6. Natomiast cieszymy się jeszcze raz, Stefan, Wir całą naszą drużyną, Wir ganze Mannschaft, danke schön, from all, from dla wszystkich, którzy tutaj, kochani, für all, którzy nam są życzliwi, są naprawdę wspaniali, sympatyczni. Mówię, czasami, kochani, mówię, miałem troszkę wyrzutu sumienia, bo dużo tych bramek strzeliliśmy, ale tak jak Wam mówię, my nie możemy zakazać, kochani, strzelać bramek, i szafowaliśmy bardzo, naprawdę różnie. No, powiem Wam, kochani, tak, oni kochają robić to, co robią. Ja prosiłem tylko o to, abyśmy się fajnie bawili w meczach z dużą przewagą, żeby starać się szukać jakichś ładnych akcji, bramek, żeby, kochani, nie dobijać do pustaka 12, 13, 14, 15, bo nie na tym, kochani, to polega. A teraz właśnie gospodarz, kochani, Ostricer strzela gola i gratulujemy im serdecznie, bo mówię, u nich w szatni było bardzo smutno, kochani, po meczu z nami. Wygraliśmy bardzo wysoko, zdecydowanie za wysoko, jak na mój gust. Ja takich wygranych, kochani, nie lubię. Natomiast jeszcze raz, co chciałem powiedzieć, kochani, dwa dni spędziłem na futbolu, w sumie 100, 100 i 100 to jest 300 i około tutaj, nie wiem,
Myślę, że około 400 minut moje szabełki rozegrały przez weekend. Cały ten materiał, kochani, dostaniecie, będziecie oglądać. Wszyscy nasi sympatycy, którzy śledzą nasze przygody piłkarskie, wkręcacie się w turnieje. Myślę, że macie fajną taką rozrywkę, natomiast pamiętajcie, żeby nie przedkładać tej rozrywki przed aktywność fizyczną, przed waszą pracę, tą prawdziwą pracę, kochani, na treningach, na rowerach, na skateparkach, na deskach, na pływaniu. Pamiętajcie, bądźcie aktywni. O to Szabełek prosi, dlatego że czy będziecie sportowcami, czy nie, sport na pewno w życiu wam bardzo pomoże, ukształtuje charakter. Zobaczycie kiedyś, wspomnijcie moje słowa i cieszę się, że tak wielką rzeszę ludzi udało nam się dotknąć i poruszyć naszym systemem wartości, naszym pomysłem na życie, kochani. Nie każemy wam robić tego samego, my jesteśmy szaleni i naprawdę wielu z was nie dalibyście rady, kochani, w ten sposób funkcjonować, natomiast my to robimy z pasji, z miłości, czasami zmęczeni, czasami bez pieniążków. Brawo, kochani, druga bramka. Ostricer strzela no, zaprzyjaźnionemu klubowi z Zawidowa. Klub Zawidowa tu jest regularnie od lat, też na turniejach. My już chyba byliśmy na 5, jak dobrze liczę. Także kochani, nie jest to turniej w Niemczech z Bayernem Monachium, czy z Wolfsburgiem, czy z innymi potężnymi klubami, ale wierzcie mi, że byliśmy na takich turniejach i tak samo kochamy i cieszymy się, że możemy tutaj pograć jak przeciwko Bayernowi, czy nie wiem, Schalke, czy innym wielkim niemieckim markom. Natomiast kochani, pamiętajcie, że właśnie nie tylko Schalke of Arena, nie tylko Allianz Arena, czy inne niemieckie stadiony, to piłka w Niemczech też na takich halach, które zobaczcie, no wcale nie są jakieś tam magicznie, tak naprawdę nie jest to jakaś wielka hala, świetnie wygłuszona, przebywanie w tej hali nie męczy, bramki, zobaczcie, naciągami zwijamy do góry i możemy w tym momencie korzystać z innej aktywności sportowej tutaj. Dla mnie oczywiście, kochani, osobiście jestem, mówię, tym poziomem zafascynowany, być może dlatego taka przepaść gdzieś tam długi czas dzieliła Polskę z niemieckim, polski sport z niemieckim. Także kochani, zobaczcie, właśnie w tej chwili macie konfrontację, pojedynek polsko-niemiecki. Słuchajcie, 2-0, 7 minut do końca. Ja myślałem, że tamten mecz to będzie mecz, który się kończy, ale miałem deficyt porozmawiania z wami na tym turnieju. Natomiast kochani, teraz włączymy kamerę, kiedy rozpocznie się dekoracja. Włączymy kamerę, kochani, kiedy będziemy mieli moment dekoracji, na którą was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, bawiliśmy się naprawdę pięknie i nic tego nie zmieni. Dziękujemy, cieszymy się. Pamiętajcie, kochani, taki żółty weekend, jak teraz mieliśmy, to nasza ogromna pasja. On bardzo nas męczy, ale odpoczniemy dzień, dwa i wracamy, kochani, do aktywności. Zresztą no wspaniałej aktywności. Mówię, robimy to, co kochamy. Jeszcze raz ogromne podziękowania, kochani, dla Ani, która tutaj z nami była, pomogła nam ogarnąć chłopców. Rafała, który nagrał dla nas ten trening. Dla wszystkich drużyn, z którymi mieliśmy okazję pograć, z Niemiec, z Czech. No cieszymy się, że jesteście. A teraz pozdrawiam serdecznie. Za chwilkę do was wrócę z zapisem na dekorację. Jesteśmy, kochani. Mamy problem z baterią, z naszą kamerką. Płaczę troszkę, bo jak stracę tą kamerę, słuchajcie, będę bardzo płakał. To jest, przypominam, prezent od naszego Mateuszka. Mateuszku, kocham i dziękuję. Coś tam się w gnieździe z baterią dzieje. Ta kamera znowu zrobiła, słuchajcie, tysiące godzin pracy, ale my chcemy, żeby jeszcze tysiące zrobiło. Rafałku, dziękujemy. Trwa teraz, kochani, podsumowanie. Możesz pokazać. Zawsze pięknie, bogato, kochani. Fajnie przygotowane. Zobaczcie, są niespodzianki dla chłopców, dla wszystkich. Widzę drużyn chyba coś słodkiego, kochani. Także są medale oczywiście ze stosną w barwach Niemiec, no bo jakby inaczej, jesteśmy w Ostritz. Oddajemy teraz głos gospodarzowi. Podsumowanie turnieju. Będziemy patrzeć na miejsca. Vielen Dank, meine Herren. Są naprawdę nasi przyjaciele, kochani. Pamiętajcie, że piła nożna to, jak mówiłem prędzej, nie tylko wielkie stadiony świata, to takie właśnie ośrodki, to w takich ośrodkach, kochani, bardzo często wykluwają się te pierwsze talenty, słuchajcie, które potem gdzieś tam szlifują w dużych akademiach. Natomiast uciekam w tej chwili, kochani, zrobię pamiątkowe. Dobra, start, koniec.
wir einzeln das hier oben. Wir haben von jeder Mannschaft einen Spieler ausgesucht, der unter meinem Namen wäre. Beste Bauer, der ein bisschen Ausdruck hat. Von Rafi Liberec ist es Simon Jacek. Halo, halo. No skończyło się, trwa dekoracja. Pierwszy. Pierwszy, ale tu tak. No. Dwa mecze były takie do grania. A trzy to tak powiedzmy. 9, 7, 5. To tylko dlatego, że strzelali już takie bramki, że wiesz, szary Marek obok, tak? No nie wiem, dekoracja wyjazd, jedziemy tu przez Wiochy, tak, wracamy, to myślę, że jak ten... No tak jeszcze z 45 minut to na pewno, nie? Dobra, okej. Dobra, na razie.
und den ersten Platz beim Enzo-Winter-Cup der D-Junior. Den belegt der FC Yellow Bundesliga mit 31 Patrzcie w lewo tutaj, patrzcie fotoreporterzy. Teraz jest paparazzi chwila, patrzcie Zinuś. Zinuś, patrz na górę. Zinek. 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 Patrz. Ja chcę ich wypłacić. Brawo. Dziękuję.